Bohaterką dzisiejszego filmu jest grzechotka ręczna, półcalowa, typu one hand. Co to znaczy? To znaczy, że możemy zmieniać kierunek obrotów grzechotki jednym palcem. W tradycyjnej grzechotce mamy przełącznik. W momencie, gdy chcemy zmienić kierunek obrotów, musimy przy główce zmienić położenie przełącznika. W prezentowanej grzechotce przełącznik jest położony bardzo blisko rękojeści. Przełączenie odbywa się jednym kciukiem. Bardzo łatwo się to robi. Sama grzechotka jest wykonana bardzo estetycznie. Powierzchnia jest pięknie wypolerowana. Są bardzo ładne grawerki. Grzechotka ma 60 zębów chromowo-wanadowych. Z drugiej strony grzechotki widzimy numery patentowe, numery amerykańskie, niemieckie, tajwańskie. Rękojeść jest bardzo dobrze wyprofilowana, jest mięciutka, wykonana z fajnej gumy, bardzo dobrze leży w ręce. Ale prawdziwa zaleta i prawdziwa moc tej grzechotki tkwi w środku. Proszę zwrócić uwagę. Typowa grzechotka. Mechanizm taki sam, jaki stosuje Jones Way i wiele wiodących firm w swoich grzechotkach. Dwie zapadki z czterema ząbkami. A proszę popatrzeć, jaki mechanizm jest zastosowany tutaj. Jeden bardzo duży półksiężyc. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. 10 zębów. Mechanizm praktycznie, w mojej opinii, nie do zdarcia. Próbując dokręcić klucz, cały półksiężyc dociska się dodatkowo i blokuje w obudowie. Zmiana obrotów to samo. Taki mechanizm powoduje, że grzechotka jest niezwykle wytrzymała. Na pewno dużo bardziej wytrzymalsza od grzechotki z tradycyjnym mechanizmem. Sam mechanizm jest nieporównywalnie trwalszy. Jeżeli ktoś potrzebuje solidnej, wytrzymałej grzechotki na lata, polecam zakup grzechotki One Hand.